mamy niedzielę. No i wybieram się taką przejażdżkę małą. Pokażę trochę Zielonej Góry. Jadę odwiedzić groby, ale nie będę na cmentarzu filmować, tylko po drodze przedstawię to, co tam wszystko widać. Jesteśmy na ulicy Wojska Polskiego. Zmierzamy w kierunku ścieżki Zielona Strzała. Idziemy teraz ścieżką rowerową prowadzącą wzdłuż Wojska Polskiego. Ścieżka Zielona Strzała, czy Green Arrow, to się zaczyna tutaj od tego wiaduktu, który jest. Także będziemy musieli troszeczkę tam podejść. Tutaj koło tych garaży sobie podejdziemy na ścieżkę. Będzie dalsza ciąg tej ścieżki. Kiedy zrobią, to nie wiadomo. Pewnie jedzie się w kierunku miasta. W tej chwili jedziemy ścieżką rowerową.
po prawej stronie osiedla, na którym mieszkam. Mamy już początek marca, także niedługo spodziewamy się już wiosny. Prowadziła do zakładu. Będziemy przejeżdżać przez podwiadukę. Na górze droga na Żawy. No właśnie, przejeżdżamy pod wiaduktem. Tu po prawej stronie zostawili kawałek toru jako pamiątkę. No właśnie.
cały czas jedziemy ścieżką rowerową zwaną Zielona Strzała. No i tu zaczynają się już kolizje z drogami.